Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jako, że nie znalazłam jakiegoś bezpiecznego miejsca, do tego by się przespać, no to zdrzemnęliśmy się tutaj. Niech się jednak biedak rozmasuje przy tą drogą. Zobaczymy, może gdzieś tam napotkamy. Chociaż niekoniecznie. Oh my god, no, wygodne miejsce. Teraz tak, w którą to stronę będzie? No, mniej więcej w tamtym kierunku. Musimy patrzeć też na generatory. Z tym niestety z tyrolek nie skorzystamy, także droga będzie długa. Niebezpieczna, ale przede wszystkim długa. Ciekawe, czy uda nam się dojść w tym jednym odcinku, ale chyba powinniśmy. Właśnie, gdzieś mniej więcej tutaj. Jak się uda, to tu w prawo bardziej. Jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Generator mogłam jeszcze odwiedzić, ale tutaj chyba te generatory po drodze gdzieś były, więc... Ej! O, dobra, w ten sposób się przestraszyłam, że za plecami to mam. Oczywiście już zaczyna padać, żeby było przyjemniej. Myślę, że jednak to zmęczenie daje tutaj nowe znaki, którzy dawno nie spaliśmy. Mimo tego, iż to wytrzymałość, no mamy jaką mamy, powinna wystarczyć tak naprawdę. Ale wygląda, jakby to było nadal mało. Teraz pytanie, wyjdziemy czy nie? Nie. Nie, nie skacz więcej, bo się sturlamy za moment. No i tak, żeby było pięknie, to mamy oczywiście burzę śnieżną. Bo oczywiście zejścia nie ma. A jednak... Nie musimy jeszcze pojemników pilnować, tych powiadomień. O! Tu możemy się przespać. Moglibyśmy spróbować, słuchajcie. Tylko oni nam przyniosą to. Do prywatnej szafki pewnie będziemy musieli się pakować na nowo. A niedawno nas tu nie było, z ciekawości warto zajrzeć. Może i lutego potrzebował. Ciekawy wystrój, taki żółty. Dobra, tu nas też dawno nie było. Na posiedzisku też nie.
O proszę, nie wiem czy to widzieliście, ja już tak. I maska. To jest właśnie ciekawe, że ten cały doktorek, w zasadzie dyrektor, tak powinnam powiedzieć, on tę maskę też nosi. Co jest zastanawiające. I teraz tak, ten prysznic. Aż czwórka. Nie można się dziwić w sumie. Puździerone ramiona od paczek, które nosi. Może nie, ale może bym przypięła coś. Weźmy dostosuj plecak. No już idę, nie poganiaj. O, dostaliśmy tak, wiatraczek mamy. Okej, okay, no a gdzie jest nasz... Nie mówcie, że go nie wzięłam. A, niestety tutaj niczego nie ma. Musiałabym się do jakiejś głównej bazy wybrać faktycznie, żeby sobie akumulator nowy stworzyć. Natomiast zastanawiam się, gdzie mamy ten kurczę... No przecież dostaliśmy kryptobiota do powieszenia, z tego co pamiętam. Ej, go tu nie ma. Dobra, napijemy. Albo nie, albo nie. Dobra, jedno piwo, może jeszcze nie jest pijane. Więc zajrzyjmy do Lu. Dzioba robi. A już chyba nie chcę. Co za dużo, to niezdrowo. No jest, myślałam, że ten plecak sobie podepnę tego kryptobiota z tą zawieszką, a tu się okazuje, że w ogóle tego nie mam. Nie wiem teraz, gdzie to znikło, prawdę mówiąc. No dobra, wychodzimy, wyspany, wypoczęty, a jeszcze to piwo, przepraszam. Już jest chyba podpity, obejrzymy. Patrzcie, jak idzie. Wiem dlaczego kiedyś po wypiciu tych piw i przy skipowaniu tego wszystkiego taki był no burdel w pokoju. Ekstra ten stół. I co, ja mam? No dobra, tyle dobrze, nie? Czyli mogliśmy jednak tej wytrzymałości mieć mało, z tego względu, że... O, jest grzyb, całe szczęście. No jednak ten pasek nam zmalał. Ach, jest, udało się trzy. Na dalszą drogę. No tutaj sobie naprawimy pojemniki. Będziemy iść dalej.
Ej, tyrolka, która niestety i tak nam nie jest dana. Generator. Cudownie. Teraz pytanie, czy... którą stroną my się tu kierujemy? Okej, idziemy prosto w paszczę lwa, tak naprawdę. Bo środkiem. A jednak z takimi pakunkami przyczepionymi do siebie, to nie mam ochoty tam wchodzić w to terytorium wynurzonych. One same z siebie robią hałas. Oho. I to jest to, ja mogę skracać drogę, a jednak teren na mnie i tak wymusi. Zejście inną stroną. Tak, i teraz już wiem, po co jest ten most tutaj zrobiony. Otóż schodzą tutaj lawiny i to spore. Ciekawe, czy ktoś kiedyś tym dostał. Najprawdopodobniej tak. Okej, dźwięk pięknej pogody, ale to nie na długo, nie cieszmy się. Tu co, słuchajcie, prawa strona. Mi się wydaje, że tu będą wynurzeni jednak. Ale z drugiej strony nie chce mi się znowu iść tymi szczytami górskimi. Zaśnieżonymi, więc obieramy sobie tę prawą stronę. Dokładnie. Nie pada, całkiem spoko. Ale nie widziałam generatora po drodze. No i patrzcie, wygadałam. Ten malutki był. Tamten miał 40. A ten poprzedni, który podnieśliśmy, aż 70. Dobra, zniszczony ładunek, maska tlenowa, egzoszkielet terenowy. Poziomu drugiego, to ten, który ściągnęliśmy, więc nie szkodzi. To ósemka, że on tego nie skwitował, że to duże jest duże. Teraz tak, tu mamy to terytorium wynurzonych. Teraz pytanie, czy tu da się zejść normalnie? Pewnie nie.
Pomyślmy. Mamy assembler. Generator chociaż, generator. Mamy generator. No upartego, tędy bym zeszła, ale... To, co kiedyś by mi się udało, teraz staje się wątpliwe, bo nie jestem pewna, czy jednak się uda. Mamy jeden zaczep wspinaczkowy, więc z niego skorzystamy. Nie biegaj, nie... Ej, czy to jest już tu? To czyjaś baza? Chciałabym, nie? Stój, spokojnie. Nie! No i super. No po co mi ten zaczep, kiedy nie mogę z niego skorzystać? Dobra. Pokażę, że jest zniszczony, to szczętnie to dopiero będzie. Oczywiście spadając w dół, musiał się obić z 5 razy, nie? Tak. Poczekajcie, bo to w ogóle spadło z tego naszego, nie wierzę, aerobagażnika. To i to. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Patrzcie. Dlaczego? Od kiedy są takie problemy? Oni jeszcze jakby utrudnili rozgrywkę, słuchajcie. A i tak nie było lekko. Nie, tędy nie zejdziemy. Ekstra. Oby gdzieś tu z prawej się dało. Tędy nie. Tam to też nie wygląda na odpowiednią drogę. Chociaż... Czekajcie. Nie skacz tak bardzo. Nie, 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 nie. Sama to ściągnęłam z tego. No kurde, nie wierzę, po prostu. Po prostu w to wszystko nie wierzę, nie? Ale normalnie. On podchodzi z tego bagażnika i sam to ściąga. Jak ja próbuję złapać się za szelki, to on to odbiera jako... Nie, nie bywało. Ostatnio jest po prostu najgorzej, jak tylko mogło być. Super. Nice, zabij się. Zabij się, jeszcze tego mi potrzeba.
uszkodzone. Ludzie, pomóżcie. To będzie rzeczywiście najgorsza droga, jaką mieliśmy. Teraz tak, gdzie mamy iść? Na prawo. I tak będę musiała zejść w dół, bo widzę, że już się nie da chodzić normalnie po tych skałkach. Jak najbardziej prawą stroną. Nie wiem, dokąd oni mają zasięg. Tam rządzą w każdym razie. Dobra, nie pobiegam, bo mam to na grzbiecie. Dobra, lecimy górą jak najbardziej. Niemniej jednak muszę uważać, żeby nie zaczepił nam ładunek o skałkę. No ekstra, tu się kończy nasza przygoda. Ej, kto to jest? Nie wierzę, a z tej strony muły. To w nie lepiej być nie mogło. Tu wynurzeni, a tu muły. I teraz nie wiem, co gorsze, tak wam powiem. Czy oni mnie już skanowali? To też jest ciekawe. Zmieni rodzaj amunicji. Teraz nie wiem, jaka to jest amunicja, prawdę mówiąc. Dobra. To jest usypiające chyba, więc... Już mnie jest zeskanowany. Ekstra. Oj, dupa! Ich tu jest. Zauważył mnie. Tak. Ale ubrywam, ale ubrywam. Może to jest Polaris. Zginę przez to. Shit, słuchajcie. Zaraz mnie zabiją. Gdzie ja mam worek z krwią? Ten jeszcze żyje. Zginę tutaj i zabiorą mi sprzęt. To będzie piękne. Przecież miałam worki z krwią. Gdzie one są? Leżę. Dziękuję. No słuchajcie, będzie długa droga.
Co się dzieje? I zostałam bez niczego. Chociaż nie, coś spada. Czasami się zastanawiam, czy ja mam te buty do szybkiego buty, ten sprzęt do szybkiego biegania. A to niech zostanie, niepotrzebne mi całkowicie. No tak muszę z drogi zboczyć. Ekstra. Najgorsze jest to, że oni do mnie strzelają. On mnie tu widzi, ja się pytam. Dobra, ten miał chemikalia, ale zobaczcie ile ich tu leci, nie? No i też... też coś we mnie rzucają. Chyba. Kryptobiotów mam trochę, czy nie mam w ogóle? Natomiast nie wiem, gdzie są moje worki z krwią, czy one teraz są pobierane automatycznie? No na to wygląda, słuchajcie. Ale nie. Dobra, jest kolejny. Mój celownik! Tak, słuchajcie, ej, czyli były zmiany. Celownik mi znikł, słuchajcie. Znikł mi celownik. Nie znikł mi celownik, tylko ja już nie mam czym go bić. Dawaj sam, bo zginiesz, jak tego nie zrobisz.
zobaczcie. Tak to wygląda. Ha! Nieciekawe, prawdę mówiąc. Pytanie, ilu ich jeszcze jest? I teraz tak, granatnik, te usypiające już się skończyły. To mi jest koniecznie potrzebne. Wątpię, żeby to byli wszyscy, niestety. Natomiast jednak zaszły tutaj spore zmiany, bo my tych worków, słuchajcie, teraz nie wybieramy. One same się automatycznie przełączają. Ciekawe. Dobra, kiepska sprawa, niby jesteśmy blisko. Natomiast mów żadnych nie widać, więc chyba jednak wszystkich skasowaliśmy tutaj. Więc mamy czas akurat zabrać to, co nasze i stąd uciekać po prostu. Taka ciekawostka, nie można skakać, nie można wykonać podwójnego skoku, kiedy ma się przyczepiony ten aerobagażnik. Dobra, mamy już swoje rzeczy, czyli tak, to i to. Tutaj. I teraz tak, pytanie, co możemy jeszcze im zabrać? Mają kupę chemikalii. Porzucony ładunek, bielizna. To jest coś ciekawe, słuchajcie. Mają bieliznę chiralistki. Weźmiemy sobie to. Strzelba, półautomatyczna strzelba, która miota zabójczym śrutem, więc nie chcemy. Assembler, może bombę ogłuszającą sobie weźmiemy, reszty brać nie będziemy. No i dobra, spadamy stąd. Najgorsze jest to, że ich ta główna siedziba to jednak jest tam, nie? Taki, tam chyba jednak trochę jest, więc spróbujmy zwrócić na swoją obraną ścieżkę. I teraz tak, pytanie, czy to są trujące gazy? Czy to nie są trujące gazy? Są trujące. Dobra, spadamy stąd jak najszybciej. Dobra, worek z krwią został, to nic. A nie tutaj. Dobra, dawaj. Nie wiem, ile oni tam będą spali na tym. Nie podoba mi się muzyka, nie zwiastuje niczego dobrego. Próbuję omijać te wyziewy. Mam worek z krwią, więc to, co przed chwilą straciłam, to mogłabym właśnie podnieść. Okej. Nie, jak najdalej stąd, słuchajcie. Czy ja widzę morze? Dobra, nie. Stój. Bliżej niż dalej w każdym razie. I słuchajcie, albo mi się wydaje, albo w tym mgle widzę miasto. Ah.
I czy słuchajcie, to nie jest ten brzeg, który ostatnio odwiedziliśmy. Tak, to jest dokładnie to. Nie wierzę. Jednak. No w końcu coś dali. Ale to jest inny wykonawca. I to jest, słuchajcie to, może rzeczywiście ten patch usunął te meduzy, które tutaj latały w koło. Ciekawe.
byliśmy. Mówiłam, że my jednak się zapuściliśmy dalej niż chyba powinniśmy. O, to ta, która się sturlała. Tempo, słuchajcie, przeszedł kawał drogi i jednak tych zniszczeń wielkich nie mamy, a tam naprawdę rzadko chodziliśmy. No proszę. Good job, Sam. Now access the terminal and bring the relay online. Oho. And with that, we're all linked up. Once you cross the tar belt, the end will be in sight. We're this close to Emily, to America's second chance. Edgenut City awaits. The staff we're sending will start by building a safe house. Over time, they'll expand their operations and establish a new facility. In doing so, they'll carry on the legacy of the brave souls lost to the Tar. All thanks to you, Sam. Now, let's figure out how to get you across this Tar Belt. No więc, moi drodzy, w końcu tu dotarliśmy. Gdybym wiedziała, to bym w ogóle poszła inną drogą, że to jest to. Jednak jakoś na mapie. No nie przypuszczałam, że aż doszłam dotąd, ale faktycznie... Nie, myślałam, że raczej wylądowałam gdzieś tutaj. Bo właśnie, może ja wtedy zeszłam w tym miejscu i tu były te meduzy. Wy ich nie widzieliście. Może to rzeczywiście było w tym miejscu. A mi się to całkiem... Może to było w tym miejscu. No nic. Jak będzie mi się chciało, to się przejdę. A najwyżej się tepnę, bo nic przy sobie nie mam i wtedy poskoczę tutaj, żeby wam to pokazać. Ale to jest niemożliwe, bo... to był ten sam teren chyba. A może... No nic, dotarliśmy tak naprawdę do końca tej mapy, którą tu mamy dostępną. Dokładnie. I mamy... Czy to jest smołowisko? Nie może. Ciekawe. No zobaczymy. No ale to już w następnym odcinku. Ten i tak był dość długi. Gdybym wiedziała, to bym poszła jednak tą tu prawą stroną, czyli lewą dla Sama. Znaleźlibyśmy się tutaj o wiele szybciej. No trudno. W każdym razie było ciekawie. Przynajmniej wiem, gdzie teraz muły siedzą. No i proszę, myślę, że może poczytamy sobie trochę w następnym odcinku. O, kilka tych e-maili ciekawych może być.
proszę, jak pobudowane mosty. A ja bym dała sobie rękę uciąć, że to było tam na samym początku. Nie wiem. Dzięki serdeczne za to, że jesteście. Za ewentualne komentarze i lajki. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej, hej.